Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Muski i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dosyć znanym MMORPG, jakim jest RuneScape, ale porozmawiamy tym razem o jego klasycznej odsłonie, czyli Old School RuneScape. Także rozsiądźcie się wygodnie w swoich kanapach, fotelach czy innych siedziskach i zapraszam was już serdecznie do oglądania tego materiału. Lecimy! Old School RuneScape to konwersja największej gry high fantasy MMORPG. Za produkcją oraz wydawnictwo gry byli odpowiedzialni ludzie ze studia JGEX. Produkcja swoją premierę miała w 2013 roku i pojawiła się na komputerach osobistych. W 2018 roku gra zagościła na urządzeniach z systemem Android oraz iOS. Natomiast w 2021 roku gra pojawiła się na największej platformie do gier, jaką jest oczywiście Steam. Szata graficzna bazuje na klasycznej oprawie, którą można było ujrzeć już w 2004 roku. Nie spodziewajmy się więc żadnych wodotrysków. Ta klasyczna wersja jest dla fanów gier z retro oprawą. Produkcja oferuje więc nam proste modele obiektów oraz postaci. Pokryte jest to wszystko prostymi teksturami w niskich rozdzielczościach. Dodajemy do tego wszystkie proste efekty cząsteczkowe, wodę bez animacji oraz krótki zasięg widzenia i maluje się nam wspomnienie z dawnych lat. Trzeba przyznać, że jest to retro pełną gębą i funduje nam to niesamowitą podróż w przeszłość. Oczywiście dla tych, którzy to lubią. Optymalizacja oczywiście stoi na najwyższym możliwym poziomie. RTX 3080 z procesorem Intela i5 9 generacji na najwyższych ustawieniach graficznych w rozdzielczości Ultra Wide QHD gwarantuje nam 80-120 klatek na sekundę. Oczywiście wymagania produkcji są bardzo niskie i teoretycznie każdy bez problemu odpali tę grę, natomiast same klatki na sekundę nie są tutaj potrzebne, ale miło widzieć, że nie ma żadnych spadków podczas rozgrywki. Za ścieżkę dźwiękową odpowiedzialny był kompozytor Ian Taylor, który swoją robotę wykonał cudownie, dając nam dosłownie setki, jak nie tysiące niesamowitych utworów muzycznych. Ich brzmienie, klimat oraz intonacja idealnie wpasowują się w klimaty średniowieczne z nutą fantasy. Coś niesamowitego, ogromna oraz różnorodna ilość utworów, ile nadał kompozytor, to wręcz coś pięknego. Zdecydowanie o wiele bardziej preferuję te utwory klasyczne niż z RuneScape 3. Z lepszych wymienić mogę Harmony, Medieval, Scape Main, czy też Newbie Melody. Gdy wskakujemy do gry, tworzymy swoją własną postać. Wybieramy płeć, ubrania, włosy i tym podobne. A następnie stawiamy swoje pierwsze kroki w świecie pełnym magii znanym jako Gielinor. Losy oraz historię świata kształtują głównie śmiertelnicy, jednak prastarzy bogowie wciąż próbują wpływać na świat i życie mieszkańców. Wątek jest nieprzerwanie rozwijany od 2013 roku, a sama mapa co jakiś czas ulega zmianom, więc aby wszystko dokładnie zrozumieć, potrzeba ogromnej ilości czasu. Sama historia nie jest jakaś niesamowita, aczkolwiek pomimo wszystko jest na swój sposób wciągająca i unikalna. Sam świat jest ogromny, aby go zwiedzić całego, będziemy robić to miesiącami, jak nie całymi latami. Kabos Lowland, Kingdom of Kandarin, Karamdzia, Morytania, Caridian Desert czy Ape Atoll to tylko parę z dziesiątek krain, które przyjdzie nam zwiedzić podczas rozgrywki. Old School RuneScape oferuje nam setki niesamowitych oraz różnorodnych zadań do wykonania w różnych zakątkach świata. Od prostych i krótkich misji, do skomplikowanych oraz ciężkich wyzwań trwających nawet do paru prawdziwych dni. Aby wykonać niektóre z nich potrzebne są odpowiednie przedmioty, poziom umiejętności czy nawet wiedza o historii Gielinor, więc nie jest takie łatwe jak może się wydawać. Same misje są różnorodne oraz ciekawe. Będziemy świadkami naprawdę wielu wydarzeń oraz poznamy naprawdę świetne i niezapomniane postacie. Główne skrzypce w tym fantastycznym MMORPG gra rozwijanie umiejętności bohatera, gdyż mamy dowolną drogę wyboru. Nikt nie narzuca nam grania wojownikiem, łucznikiem czy magiem od początku do końca. Jako gracz mamy listę umiejętności, które możemy rozwijać od poziomu 1 do 99. Attack, Defense, Strength, Magic, Range, Constitution, punkty życia oraz Prayer to umiejętności, które zwiększają nasz główny poziom, zwany tutaj jako Combat Level. Poza tym odblokowują nam one nowe misje, czy też otworzą się przed nami bardziej wymagające krainy. Są również umiejętności dodatkowe, które nas wspomogą w walce oraz eksploracji, a są to m.in. mining, smithing, crafting, woodcutting, herblore, farming, fletching, runecrafting, agility, slayer i wiele, wiele więcej innych świetnie zrealizowanych rzeczy do rozwijania naszego bohatera. Łącznie wszystkich umiejętności jest na ten moment 23, więc jest co rozwijać. Old School RuneScape posiada naprawdę wiele świetnych mechanik oraz urozmaicenie rozgrywki, ale nie sposób pisać to wszystko w jednej małej wideorecenzji. Z tych najważniejszych to system petów, dom aukcyjny, klany, walki z bossami, setki tematycznych wydarzeń, rozwijający się świat oraz historię na naszych oczach. Jest tego sporo, przez co Old School RuneScape posiada wręcz niewyobrażalnie wysoki próg wejścia i nie jedna osoba może się odbić od tego produktu. Nie pomaga nam, Polakom, brak ojczystego języka.
Old School RuneScape jest konwersją największej gry high fantasy MMORPG, ale przede wszystkim darmową. Niestety wiąże się z tym pewien mały haczyk. Gra posiada abonament, zwany tutaj jako membership, który odblokowuje nowe krainy, nowe umiejętności, misje i tym podobne. Po prostu darmowa wersja zawiera taką małą część gry, a reszta jest za barierą finansową. Trzeba przyznać, że drogie to nie jest, jak chociażby World of Warcraft czy inne gry tego typu, gdyż tutaj możemy zapłacić 31,99 za cały miesiąc gry, bądź 269,99 na cały rok zabawy. Uważam, że nie jest to zbytnio wygórowana cena. Podsumowując, Old School RuneScape to genialna alternatywa dla ludzi, którzy lubią tę grę, jednak preferowali wersję z 2004 roku. Produkcja oferuje nam retro oprawę, wybitną optymalizację, klimatyczną ścieżką dźwiękową, nieprzerwanie rozwijany wątek fabularny, zmieniający się świat oraz dziesiątki umiejętności do rozwinięcia. Moja ocena klasycznej wersji to zasłużone, jednak trochę naciągane, ale mocne 10/10. A więc, drodzy widzowie, czy warto ogrywać tego klasyka w 2022 roku? Według mnie jak najbardziej, pod warunkiem, że uwielbiacie rosnące cyferki oraz przestarzałą, niemniej jednak klimatyczną oprawę wizualną. Naprawdę, godziny spędzone w tym fenomenalnym świecie nie pójdą na marne, gdyż zabawa jest naprawdę genialna. Dodam, że produkcja cały czas jest rozwijana i za jakiś czas w grze uświadczymy dużo fenomenalnych nowości. A czy wy, drodzy widzowie, lubicie klasyczne wersje znanych MMORPG, czy jednak wolicie te najnowsze z najlepszą grafiką i wszystkimi aktualizacjami? Napiszcie na dole w komentarzach. W tym materiale to oczywiście będzie na tyle, ale nie odchodźcie jeszcze, zostawcie kciuka w górę, gdyż to niesamowicie motywuje mnie do dalszego działania oraz rozwija ten kanał. Jeśli nie subskrybujecie, zróbcie to oraz wbijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego innego materiału. Cóż, już się z wami żegnam, także do widzenia, do zobaczenia i cześć. Czołem, panie i panowie.